Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest część radia Rebeliant, które dziś obchodzi drugą rocznicę istnienia. I tu mamy część winnych tego, że radio Rebeliant powstało, więc pytanie zacznę może alfabetycznie od pana Bogusława. Co to jest radio Rebeliant? Ile osób już wystąpiło w Radiu Rebeliant? Skąd pomysł, skąd idea? Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam wszystkich gości w studiu po drugiej stronie. Cześć Ilona, cześć Tadeusz. Dziękuję Panie Janie za możliwość spotkania. Cieszę się, że możemy się zobaczyć. Dziękuję za zaproszenie. Odpowiadając krótko, społeczny projekt obywatelski, który zrzesza w tej chwili grupę osób z całej Polski, 12 osób. Za chwilę chętnie je wymienię, bo to jest istotne. Od czego zaczęliśmy? Zaczęliśmy od tego, czy poprzednie osoby, które zaczynały proces Radia Rebeliant, zaczynały na Twitterze, czyli obecnym X-ie. Były to spotkania na pokojach, tak zwany Twitter Spaces. I wpadli na świetny pomysł, że tą przestrzeń, którą dawał wtedy Twitter, dzisiaj X, można by wykorzystać do rozmów na przykład z politykami. I to był taki pierwszy pomysł na to, żeby zacząć zapraszać gości. Zaczęło się od jednego spotkania w tygodniu, skończyło się na pięciu, a nawet sześciu spotkaniach w jednym tygodniu, co jest ogromem pracy. Jeżeli chodzi o zapraszanie gościu, zajęła się tym Sylwia Stępniak, nasza szefowa, tak ją nazywamy. Jeżeli pan Jan pyta o statystykę, to mogę powiedzieć wprost. Na dzisiaj mamy portfolio ponad 700 gości, ponad 1000 audycji. W przeliczeniu na czas antenowy w granicach 70 tysięcy minut. No ciężko nam będzie to ustalić, bo część audycji trwa godzinę, część półtorej, ale zakładamy, że jest to 70 tysięcy. Aktualnie na YouTubie mamy 1 700 000 wyświetleń, o czym pewnie Tadeusz zaraz opowie. I kończąc to zdanie, to tak, jesteśmy Radiem Rebeliant, jesteśmy projektem społecznym, działamy w ramach fundacji. I to jest ten moment. Chciałbym wymienić ekipę, która aktualnie tworzy nasz projekt. Jest to Sylwia, bo robi potrójną robotę. Jest to Ania, jest to Kasia, jest to Ilona, jest to Artur, jest to Tadeusz, Michał, Remik, Rafał, Krzysztof, Przemek. I moja skromna osoba. 12 osób w przestrzeni społeczności X-owej, YouTube'owej, Facebook'owej, TikTok'owej i Instagram'owej. Na tym chciałbym zakończyć to pierwsze zdanie. Dziękuję. Dobrze, to tutaj to ja poproszę pana Tadeusza o rozwinięcie. A jak wygląda, bo to rozumiem, skoro występujecie, ja teraz patrzę ze swojej strony, no parę razy byłem zaproszony na X, na YouTubie, to skąd nazwa Radio Rebeliant? Nazwa Radio Rebeliant, znaczy jedna z pierwszych osób, które zaczęły tworzyć radio, miała swój projekt, taki, miała do tego stworzone logo. No i tak, także tak powiem, to wszystko zaskoczyło, tak? Zaskoczyło to na zasadzie najpierw pokojów. Później przeniosło się na YouTube, no i poleciało tak naprawdę na wszystkie media, na których jesteśmy. Ale czy planujecie wystąpić o koncesję, czy to Radio Rebellion to jest po prostu taki brand, który niekoniecznie musi oznaczać radio, bo radio się kojarzy z projektem, no teraz w ogóle radio się zmienia, radio się też zaczyna filmować, radiowcy zaczynają mieć twarz, nie tylko głos. No, więc czy Radio Rebeliant kiedyś będzie występowało o koncesję, będzie gościć na Na antenie? antenach? Może. Znaczy, na pewno nie mówimy, że tak powiem, moje poletko w tym radiu polega na tym, żeby ono było jak najbardziej widoczne. Tak? Ja zajmuję się zresztą z Bogusiem YouTube'em. Zajmujemy się też tym, żeby
łapać te zasięgi nie tylko poprzez YouTube, bo... No właśnie, gdzie można Radia Rebeliant posłuchać? Poza YouTube i poza X. Jesteśmy widoczni na Facebooku, jesteśmy też widoczni na TikToku. Na YouTubie mamy 1 700 000 wyświetleń. Na TikToku mamy 5 milionów wyświetleń, tak? Także nie jesteśmy, że tak powiem, tylko mocno rozpoznawalni na YouTubie, ale TikTok też gdzieś tutaj nas promuje. Która z rozmów odbiła się największym echem w internecie, w politycznej rzeczywistości, z tego co pamiętaliście, czy jakiś skandal wywołaliście? To tak naprawdę największe zasięgi, które zrobił, to zrobił pan. No tak. To nie była reżyserowana odpowiedź. Pytamy dalej. To co jakieś wydarzenie, coś śmiesznego, coś przerażającego z czasów zarazy? Jak się bawicie? Jak wygląda? Opowiedzcie trochę po prostu o tym, o radiu. To jeżeli ja mogę, przepraszam, zanim oddam głos Ilonie, bo chciałbym, żeby też jakby się wypowiedziała ze swojej strony, to ja tylko dopowiem, że ten nasz projekt obywatelski polega na tym, że my mamy przestrzeń dla tak zwanej demokratycznej strony politycznej. Od tego się zaczęło tak naprawdę. Oczywiście zapraszamy też ekspertów. Dla tych, którzy nie wiedzą, nasze audycje radiowe, bo tak to trzeba nazwać, z udziałem też wizji, czy z wykorzystaniem wizji, trwają od godziny do półtorej. I tu polityk przez godzinę czy półtorej, bądź ekspert odpowiada na pytania, czy to prowadzących, czy to osób, które mogą zadać pytanie. I to jest taka nowinka, którą teraz będziemy wprowadzać na dniach, bezpośrednio właśnie osobie zainteresowanej, która jest uczestnikiem. I my jesteśmy takim ewenementem, że nie ma w przestrzeni publicznej, tej mainstreamowej, miejsca, gdzie polityk siedzi godzinę, półtorej i odpowiada na pytania. Przeważnie są to 10-minutówki, 15-20-minutówki, to jest chyba najwięcej, najdłuższy program, gdzie polityk może wystąpić solo. I dlatego my jesteśmy tym obiektem, tym projektem obywatelskim, ponieważ to obywatele jak gdyby kreują tą całą sytuację, czyli mają wpływ na to, jakie pytanie zadać. No oczywiście prosimy o kulturalny doping, jak to się nazywa, czyli pytania nie z czterech liter, ale ten kontakt, ta odpowiedź bezpośrednio do zadającego pytania, to jest ta wartość, gdzie przyciągamy właśnie widzów i słuchaczy, a także polityków, bo mogę powiedzieć, że nawiązując do pytania pana redaktora, największym naszym zaskoczeniem w ostatnim miesiącu czy półtorej było to, że pan Roman Giertych sam osobiście do nas się zgłosił i powiedział, że ma dzisiaj czas na audycję i robiliśmy wszystko właśnie, żeby tą audycję zrobić, bo nie mieliśmy możliwości technicznych, jeżeli chodzi o osobę prowadzącą. I kończąc ten wątek, a może będzie jeszcze czas na to, żeby powiedzieć o innych przyjemnych rzeczach, to powiem, że właśnie Ilona była tą osobą, która zgodziła się poprowadzić tą audycję, dlatego jej zaraz przekażę. Miał prowadzić pan redaktor Gruca, a dlaczego nie poprowadził, to też poprosił Ilonę, żeby o tym opowiedziała. To było dla nas wielkie zaskoczenie. Bardzo trudno było znaleźć kalendarz u pana Rafała Trzaskowskiego i o tym też jest fajna relacja, jak doszliśmy do pana prezydenta. Możemy za chwilę do tego wrócić, a teraz chciałbym oddać głos Ilonie, bo to jest ten czas. Dzięki. Okej. Witajcie wszyscy serdecznie. To tak, jak już tutaj Boguś wspomniał o sytuacji z zaproszeniem mecenasa Giertycha, to akurat właśnie faktycznie ja jestem krótko w radiu, więc też nie chcę wchodzić w jakieś historyczne tematy, ale tutaj się właśnie mogę trochę wypowiedzieć, bo to była taka sytuacja od kuchni, jak to wygląda. Gdzieś około godziny 14 chyba zadzwoniła do mnie Sylwia. To była sobota, więc ja w ogóle gdzieś tam na mopie jakimś generalnie, jak to w soboty najczęściej. I się zapytała, czy zgodzę się poprowadzić wywiad z panem Romanem Giertychem. I ponieważ to był mój chyba pierwszy albo drugi tydzień w ogóle w radiu, to po prostu, ale jak? Jak to możliwe? Więc jakby do
do meritum. Faktycznie, no, nie wiem dlaczego, w szoku jakimś byłam, więc się zgodziłam po prostu na to, żeby ten wywiad prowadzić. Tyle, że miałam obiecane, że wsparciem dla mnie, tutaj dla nas, będzie też właśnie Radek Gruca, który finalnie nie połączył się, tak jak obiecywał w połowie rozmowy, ponieważ została jakaś burza straszna i stracił zasięg. Więc jeszcze gdzieś tam w trakcie tej rozmowy jakoś musieliśmy tak naprawdę wszyscy, bo ja prowadziłam, ale mnie cała ekipa wspierała, jakoś no, dać radę i podołać nam. Także to jak to wygląda od kuchni. Podobna sytuacja była też z Tomaszem Piątkiem ostatnim razem, bo analogicznie. 3 godziny przed audycją dzwoni Sylwia. Ilona, to może z Tomaszem Piątkiem rozmawiasz. I ja prawie spadłam z krzesła, bo jestem wielką fanką, przeczytałam chyba wszystkie książki i ja mam teraz rozmawiać. Więc to tak, no takie emocje trochę, więc może na tym zakończę. No ale to miało być jeszcze o tych trudnościach związanych z zaproszeniem, przepytaniem Rafała Trzaskowskiego. Mhm. Tak, była taka sytuacja, że no bardzo długo prosiliśmy osoby, które są współodpowiedzialne za kalendarz pana prezydenta i akurat tak się złożyło, że mieliśmy spotkanie w Warszawie, które wykorzystaliśmy do tego, żeby odwiedzić Sejm, ponieważ, pozdrawiam Artura, mamy w Sejmie swojego reportera, którego można zobaczyć nie tylko u nas na kanałach, ale też na kanałach telewizji mainstreamowych, bo robi świetną robotę i wszędzie go widać. Postanowiliśmy właśnie zwiedzić ten Sejm, zobaczyć tą pracę od kuchni, poznać osobiście niektórych parlamentarzystów, co uważam, że było bardzo, bardzo interesującym przeżyciem. I w momencie, kiedy już wychodziliśmy z Sejmu, zauważyliśmy, że pan Rafał Trzaskowski rozmawia przez telefon przed swoją limuzyną. W momencie, kiedy skończył rozmawiać, tak naprawdę nie powiem w jaki sposób, ale no delikatnie mówiąc, nie pozwoliliśmy mu odjechać. Sylwia delikatnie się przedstawiła, powiedziała, jak wygląda sytuacja, że prawie 2 lata czekamy na kontakt. Obiecał nam, że znajdzie chwilę, chociaż będzie ciężko. No i my w pełni euforii po prostu zakończyliśmy to spotkanie, podziękowaliśmy i się zastanawialiśmy, czy mamy czekać na ten kontakt i czy to zostanie przekazane, więc jakby sugestia grupy była taka, że nie czekamy i w przeciągu 5 minut wysłaliśmy wspólne zdjęcie z panem Rafałem Trzaskowskim naszej grupy do asystentów pana prezydenta i powiedzieliśmy, że nie, no to już jest taki dowód na to, że mamy zielone światło, że już musi być ten termin. Udało się faktycznie, co prawda spotkanie było umówione na 30 minut, ze strony pana prezydenta była deklaracja na kwadrans, powiedziałem, że minimum 20 minut, bo akurat miałem przyjemność poprowadzić to spotkanie, więc kompromisem ile, 20 minut. A ile wyszło? Właśnie udało się 20 minut, chociaż nie ukrywam, że z pewnymi problemami technicznymi próba była idealna, ale później coś tam się niestety zepsuło, ale to było to. To było to. Jeżeli jeszcze o kuchni mówimy, to chciałbym wspomnieć, że na przykład taką ciekawostką były u nas kiedyś spotkania z panem Zbigniewem Hołdysem. Jedna z takich audycji trwała 6 godzin. To, żeby sobie móc wyobrazić, jak to wygląda, nasza szefowa Sylwia Stępniak zdążyła w tym czasie pojechać do Katowic na koncert Dawida Podsiadło. Wróciła, audycja jeszcze trwała, także możecie sobie Państwo wyobrazić, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o nie trudności, a bardzo, bardzo takie, można powiedzieć, przyjazne sytuacje, no to muszę przyznać Pani Janie, że Pan jest jednym z tych gości, który nam nie odmawia i bardzo często, bardzo szybko odpowiada, za co się cieszymy i dziękujemy, więc to. A jeszcze muszę dodać, bo nie byłbym sobą, przepraszam, przed następnym pytaniem, jeżeli chodzi o pierwszego gościa, w zasadzie gościnią, to była to pani posłanka Marta Wcisło. Pierwsza gościni Radia Rebeliant. Takie mam informacje do przekazania, jeżeli chodzi o nasze archiwum. Dziękuję. Największa historia, która gdzieś tam wraca, jak się spotykacie, chociaż 2 lata to nie jest ani dużo, ani mało. To jest tak w sam raz, bo to były takie 2 lata nerwowe, no bo nie wszyscy wierzyli, że PiS się uda w ogóle pogonić tak szybko w miarę
i pokojowo, no bo sytuacja, jeżeli chodzi o inne państwa, w których władza dążyła do wprowadzenia rządów autorytarnych, no poza Polską nigdzie się to jeszcze nie udało. Czy coś w związku z tą atmosferą, coś, jakby to powiedzieć, próbuję was ciągnąć za język, coś, co warto, żeby widzowie poznali, usłyszeli z historii Radia Rebeliant. No tak na szybko to nic mi do głowy nie przychodzi, bo tych anegdot naprawdę jest sporo, a też no nie ukrywajmy, pewna ilość osób też się przewinęła przez nasz projekt. Zresztą ja też osobiście miałem małą przerwę i stąd też pozdrawiam też wszystkich ludzi o dobrym sercu, którzy brali udział w tym projekcie i chcę, żeby wiedzieli, że o nich też nie będziemy zapominać, ale może nie tyle o anegdocie, tylko o tym, że wydawałoby się, że my jesteśmy takim projektem społecznym, gdzie się przewija bardzo dużo polityki. I ja muszę przyznać, że ja byłem w ogromnym szoku, nie wiem jak tutaj Ilona i Tadeusz, ale ja mogę przyznać, że politycy są też ludźmi i to chciałem podkreślić, że politycy w telewizji mają określoną rolę do spełnienia, jeżeli chodzi o przekaz, nie wiem, czy to dnia, czy przekaz medialny, czy przekaz polityczny, ale w rozmowie, bo też mamy do nich kontakt, no kontaktujemy się przed spotkaniem, po spotkaniu, umawiamy się na te spotkania, to są zwykli, szarzy ludzie, którzy też mają takie rozterki, które dotyczą każdego z nas. Jak mi się coś zaraz przypomni, to wrócę do tej anegdoty, bo to może być bardzo ciekawe, przyznam. I może Ilona i Tadeusz jeszcze coś dorzucą. To ja coś dorzucę. Najciekawsze momenty, czy zwieńczenie przygotowania całej audycji, bo zanim audycja się ukaże, trzeba zrobić grafikę, zapowiedzi, wszystko zaplanować, wszystko zrobić. I zwieńczeniem jakby dla nas, czy chociażby dla mnie, gdzie ja się nie pokazuję, ja tylko wykonuję tą pracę techniczną, to jest te 10-15 minut przed audycją, kiedy wchodzi polityk, czy wchodzi znana osoba i możemy sobie przez 5-10 minut porozmawiać poza audycją. Tak? To są te takie najciekawsze momenty, przynajmniej z mojej strony, tak? Gdzie ja się nie pokazuję, a ogarniam to wszystko technicznie. No często tak jest, że też ten właśnie czas, te 10-15 minut, tak jak Tadeusz mówi przed audycją, są zupełnie innym czasem niż w momencie, kiedy odpalamy już nagrywanie i kamerę. Nie wiem, nie chcę tego w żaden sposób oceniać, ale ja takie zjawisko już gdzieś tam zaobserwowałam. I jeszcze coś też chciałam takiego powiedzieć, oczywiście, już wiem, ja myślę, że po prostu, że gdybyśmy zaczęli w tym momencie rozmawiać również z tą stroną niedemokratyczną, to by może już tak gładko i przyjemnie nie było, bo obawiam się, że tutaj pan Jan się pyta o skandale różne, tak, tudzież anegdotki, no właśnie tak grzecznie, wszystko grzecznie. No dobrze, szanowni państwo, moim i państwa gościem była część radia Rebeliant. I co ja mogę powiedzieć? Do zobaczenia, sukcesów, powodzenia, no i na pewno wielu, wielu jeszcze takich rocznic. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Z tego miejsca może jeszcze chciałbym podziękować, serdecznie uściskać wszystkich, którzy dobrze nam życzą, którzy ślą nam życzenia. Możecie oglądać również filmiki od polityków na naszym kanale YouTube, gdzie... Link jest pod materiałem do strony, do kanału Radia Rebeliant. Tak jest. Także jeszcze raz dziękujemy za wszystkie serdeczności, ściskamy was serdecznie i mam nadzieję, że co najmniej jeszcze 2, a może i 10-15 lat. I zachęcamy wszystkich do subskrybowania kanału Radia Rebeliant. Bez wątpienia. Przynajmniej państwu do zobaczenia.